Pani marszałek, panie i panowie posłowie. Pan poseł zadał kilka pytań dotyczących wyboru szkoleń dla dwóch przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dla pani prezes Mirosławy Boryczki, jak również dla pana dyrektora Adama Niedzielskiego. Faktycznie należy potwierdzić, że doszło do takich szkoleń. Te szkolenia następują częściowo w Barcelonie, bo z informacji przekazanych przez prezesa wynika, że szkolenie ma charakter modułowy i ono właściwie składa się z kilku sesji, dwóch sesji w Barcelonie i bodajże siedmiu sesji w Warszawie. Ponieważ decyzję o podjęciu takiego, a nie innego wyboru, takiego, a nie innego szkolenia dokonał prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jest to decyzja jego samodzielna, w związku z tym minister pracy poprosił o przedstawienie wyjaśnień właśnie w świetle również pytań pana posła. Pierwsze pytanie, które zadał pan poseł, dotyczy celu tych szkoleń. Zgodnie z wyjaśnieniami prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ja pozwolę sobie je odczytać, bo minister pracy nie ma innych informacji niż tych, które pochodzą od prezesa zakładu. Prezes informuje. Celem szkolenia było podwyższenie szczególnych kompetencji zarządczych osób odpowiedzialnych za kluczowe obszary funkcjonowania instytucji. Szkolenie obejmowało zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą, zarządzanie procesami, rachunkowość zarządczą i zarządzanie finansami oraz zarządzanie efektywnością w administracji publicznej, wykorzystywanie wskaźników realizacji celów w budowie instytucji przyjaznej klientom, studia przypadków opisujące urzędy wdrażające nowoczesne metody zarządzania oparte na monitorowaniu satysfakcji klienta i jakości świadczonych usług. Kompetencje rozwijane i zdobywane w trakcie obydwu wskazanych wyżej szkoleń są bardzo przydatne w zarządzaniu tak samo instytucją, jak i funduszami, których dysponentem jest zakład. W wyniku wiedzy zgromadzonej podczas szkoleń podejmowane były działania skutkujące obniżeniem kosztów oraz osiąganiem lepszych wyników zarządzania środkami będącymi w dyspozycji zakładu. Na kadrze kierowniczej, to podkreśla tu prezes, ciąży obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji po to, by jak najlepiej zarządzać powierzonymi jej zasobami i zadaniami. Ustawiczne doskonalenie umiejętności menedżersko-finansowych jest niezbędne dla osób mających istotny wpływ na kluczowe decyzje w instytucji, przez którą przepływa największy w Polsce strumień pieniężny. Korzystanie z najnowszych rozwiązań z zakresu zarządzania podmiotami o skali działalności porównywalnej z ZUS jest niezbędne w dynamicznie rozwijającym się świecie. Dzięki temu menadżerowie mogą podejmować decyzje skutkujące istotną poprawą efektywności działania instytucji, co w efekcie umożliwia realizowanie dotychczasowych i przejmowanie nowych zadań przy niższym poziomie zatrudnienia, a co za tym idzie w wyższej efektywności kosztowej. Drugie pytanie pana posła dotyczy, właściwie sprowadza się do pytania, na jakiej podstawie odbywa się wybór osób na szkolenie. Prezes informuje, wybór osób na szkolenie odbywa się w oparciu o kryterium wpływu na funkcjonowanie organizacji, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań i potrzeby szkoleniowe zdefiniowane w trakcie realizacji zadań. Wybór uczestników powyższych programów szkoleniowych podyktowany był zakresem ich odpowiedzialności i obowiązków. Treści merytoryczne realizowane w trakcie szkolenia korespondowały z wykonywanymi przez uczestników szkoleń zadaniami, między innymi z zakresu zarządzania strategiczno w zakładzie, prowadzeniem analiz porównawczych dotyczących komórek organizacyjnych, centrali i terenowych jednostek organizacyjnych w zakresie zasobów, kosztów i realizacji zadań, opracowaniem prognoz w zakresie kosztów i wydatków. I prezes dodaje również, że ponadto z powodu języka, w którym prowadzone są szkolenia, wymagana była znajomość języka angielskiego.
Trzecie pytanie pana posła sprowadza się do pytania, jakie kryteria decydowały o wyborze podmiotu szkolącego. Prezes przekazuje. O wyborze podmiotu szkolącego decydowały kryteria poziomu oferowanych usług szkoleniowych oraz ich adekwatność do szczególnych wymagań, jakie postawiono przed organizacją w zakresie zarządzania zmianą w największej instytucji publicznej w kraju oraz referencje dotyczące poziomu szkoleń mierzone z obiektywizowanymi kryteriami międzynarodowych rankingów. IESE jest uznaną na świecie szkołą zarządzania, zajmującą pierwsze miejsce w rankingu Financial Times w kategorii otwartych programów Executive Education. Wybór szkolenia związany był m.in. brakiem możliwości odbycia szkolenia z budowania kultury efektywności opartej na wskaźnikowaniu zadań w Polsce. Projekt podjęty przez ZUS ma charakter pionierski i nie ma wypracowanych w tym zakresie wzorców bazujących na praktyce polskiej administracji, stąd też i nie ma dużego wyboru tego typu zaawansowanych specjalistycznych szkoleń w tym zakresie. Takiej odpowiedzi udzielił prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.